szkoła została zaproszona przez panią dyrektor Domu Kultury do wspólnych działań artystycznych. W ramach warsztatów organizowanych przed świętami Bożego Narodzenia nasi uczniowie, około 30 uczniów, bierze udział w warsztatach dwudniowych, artystycznych, podczas których dekorują opakowania na prezenty, robią ozdoby choinkowe i przygotowują stoiki na stół bożonarodzeniowy, ozdoby piękne. Wszystkie te materiały, z których korzystają, oferowane są przez tutejszy Dom Kultury. Jesteśmy bardzo wdzięczni, dlatego że to jest takie wspólne działanie dwóch bardzo blisko siebie mieszkających społeczności i różnych narodowości, więc jest to szczególnie wartościowe. Dzieciaki mogą nawiązać kontakty, poznać się. Dlatego bardzo mnie to cieszy. Jest to już któreś działanie nasze wspólne i myślę, że nie ostatnie. Zresztą sami dzisiaj chcemy zaprosić właśnie Dom Kultury do wzięcia udziału w naszym konkursie bożonarodzeniowym. I myślę, że ta współpraca będzie się rozwijała. Jsme rádi, że polská škola zavítala k nám do Nového Města pod Smrkem. Na víceúčelovém sále pořádáme českopolské setkání v rámci Medových Vánoc a výstavy českých a polských holubářů.